W zakresie oferty Wisły możemy wyróżnić takie trzy dedykowane elementy. Jedno jest to oczywiście oferta telekomunikacyjna, bo to już zostało też wspomniane, projekt Wisła Mobile. Dzięki dedykowanemu starterowi, Państwo będą mogli się z nim zapoznać, pewnie za chwilę zobaczyć. On będzie od jutra dostępny już w sklepie Wisły i docelowo też w innych punktach tutaj na terenie Krakowa, może i szerzej. Na bazie tego startera dedykowanej oferty telekomunikacyjnej i zbrandowanej specjalnym logo, specjalnym przekazem telekomunikacyjnym, specjalnym przekazem klubowym, tworzymy ofertę dla kibiców, bo tak naprawdę projekt jest dla kibiców. Współpracując tutaj z klubem bardzo blisko, stworzyliśmy dedykowaną podstronę w ramach tego projektu. Stąd właśnie Wisła i Polonia Megapol. I teraz przejdę do najważniejszego elementu tego projektu, czyli kibiców. Tutaj oferta dla kibiców opiera się o podwójne medium. Jednym jest oferta telekomunikacyjna, właśnie możliwości telefonii komórkowej, a drugim, myślę, że poniekąd znacznie szerszym i bardziej Państwu znanym, jest oferta dostępna w internecie. Jest to projekt typowo społecznościowy, którym chcemy zbliżyć kibiców do klubu. W obecnych czasach najważniejszą rzeczą jest szybkość przepływu informacji. No nie ukrywamy, że poza internetem, poza mediami, poza telewizją, poza prasą, obecnie właśnie telefony komórkowe dają takie możliwości, bo nie każdy ma w każdej chwili dostęp do internetu, nie każdy może kupić gazetę w danym momencie, natomiast telefon komórkowy przynajmniej jeden na każdy z nas, albo większość z nas. I myślę, że ta oferta skierowana właśnie na kibiców, możliwość dostawania od Wisły Kraków informacji, w zasadzie to można nazwać lotem błyskawicy, prawda, jest rzeczą najcenniejszą, najważniejszą i właśnie to, na to liczymy, nie ukrywam, że to pozwoli budować te bliskie relacje między klubem a kibicami.